Siemanko. Dzisiaj korzystałem z wolnej chwili. Wykręciłem sobie koło z iża naszego K16. To koło jest od Jawy 350. Wrzuciłem na tokarnię zabierak zębatki. Tak zwane mocowanie zębatki. No zobaczcie sobie, jak to się tu ładnie obraca. To sobie tu wytoczyłem fajnie. Wytoczyłem sobie, tak jak już mówiłem wcześniej, pod zębatkę. O! Jest zębatka krosowa. To jest zębatka z CZ-ki krosowej. Ta to akurat jest ze 125 z maksymalną ilością zębów. Ile ona ma zębów? Zaraz wam powiem. O, tutaj jest 62 zęby. Czyli największa zębatka, jaka może być do CZ-ki krosowej. I ja ją będę sobie zakładać do naszego iża K16. Także to będzie taki iż z bardzo, bardzo dużą zębatką. Czyli będzie wolniejszy, ale za to na podjazdach będzie dawał radę. A o to mi chodzi, żeby jednak na podjazdy sobie taki motocykl zbudować. Więc tak to sobie wykonałem, tak to sobie dotoczyłem. Tutaj możecie sobie zobaczyć. Jest to fajne takie prowadzenie zębatki. Ona tu ma 4 mm, także zębatka będzie w osi zawsze. Teraz jeszcze nawiercę sobie otwory na śruby mocujące i w zasadzie pomalować i zakładać. Także tyle chciałem wam pokazać. Hejo!